Wysoka Rado, otwieram 23. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubaczowie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych w dzisiejszej sesji bierze udział 14 radnych. Stwierdzam, że obrady dzisiejszej sesji są prawomocne. Witam bardzo serdecznie wszystkich panie i panów radnych. Witam pana burmistrza, witam pana zastępcę burmistrza, witam panią skarbnik na dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, wszyscy radni otrzymali porządek dzisiejszej sesji. Pozwólcie, że przedstawię ten porządek obrad. W punkcie pierwszym otwarcie obrad, w punkcie drugim stwierdzenie kworum, w punkcie trzecim przyjęcie porządku obrad, w punkcie czwartym przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 11 września 2020 roku. W punkcie piątym realizacja budżetu miasta Lubaczowa za pierwsze półrocze 2020 roku. Podpunkt pierwszy wystąpienie burmistrza miasta. Podpunkt drugi opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej. Podpunkt trzeci dyskusje. W punkcie szóstym sprawozdanie z działalności szkół gminnych, przedszkoli publicznych oraz żłobka miejskiego. Podpunkt pierwszy opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej. Podpunkt drugi dyskusja. W punkcie siódmym sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Obsługi. Podpunkt pierwszy opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej. Podpunkt drugi dyskusja. Punkt ósmy podjęcie uchwał. W punkcie dziewiątym informacja burmistrza miasta o pracy między sesjami. W punkcie dziesiątym zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. W punkcie jedenastym informacja przewodniczącego rady o działaniach między sesjami. W punkcie 12 sprawy różne. W punkcie 13 zakończenie obrad. Czy do przedstawionego porządku obrad Państwo radni macie uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania w sposób tradycyjny, bez użycia dóbr techniki, więc panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki nieobecny. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Jestem za. Marta Zabrońska. Za. Stwierdzam, że porządek dzisiejszego posiedzenia został przyjęty w sposób jednogłośny. Punkt czwarty dzisiejszego posiedzenia jest to przyjęcie protokołu z poprzedniej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 11 września. W biurze Rady był wyłożony i dostępny protokół z tej nadzwyczajnej sesji. Do chwili rozpoczęcia obrad nikt z Państwa nie wnosił uwag ani zastrzeżeń do tego protokołu. Czy w chwili obecnej ktoś z Państwa radnych ma zastrzeżenia lub uwagi do tego protokołu? Nie widzę, to przystępujemy do głosowania. Panie i Panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Jestem za. Marta Zabrońska. Za. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła protokół z poprzedniej sesji, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Przystępujemy do realizacji piątego punktu. Realizacja budżetu miasta Lubaczowa za pierwsze półrocze 2020 roku. I krótkie streszczenie tego obszernego materiału, który wszyscy otrzymaliśmy. Poproszę panią skarbnik Grażynę Pikor. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Na dzisiejszej sesji Rada Miejska w Lubaczowie rozpatrzy informację z wykonania budżetu miasta Lubaczowa za 2020 rok. Budżet miasta w okresie sprawozdawczym zamknął się następującymi wielkościami.
Planowane dochody budżetu w kwocie 59 247 037 zł 24 grosze zostały wykonane w wysokości 30 232 709 zł 44 grosze, co stanowi ponad 51% rocznego planu. Na powyższą kwotę składały się dotacje na zadania zlecone bieżące w wysokości 8 920 106 zł 99 groszy, dotacja na finansowanie zadań własnych bieżących w kwocie 419 916 zł, subwencja ogólna to 7 474 310 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych to kwota 3 918 477 zł i 50 groszy. Podatki i opłaty lokalne to niespełna 5 milionów. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące to 241 382 zł i 55 groszy. Refundacja dotacji za poniesione wydatki majątkowe z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 138 660 zł i 66 groszy. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych to 870 670 zł i 2 grosze. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to 145 631 zł i 3 grosze. Sprzedaż złomu to 366 zł i 73 grosze. Pozostałe dochody to 3 129 475 zł i 86 groszy. Zaplanowane wydatki budżetu w kwocie 70 219 122 zł i 75 groszy zostały zrealizowane w wysokości 28 624 665 zł i 71 groszy. Na powyższą kwotę składały się wydatki majątkowe w wysokości 2 412 443 zł i 6 groszy, a wydatki bieżące wyniosły 26 212 222 zł i 65 groszy. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza stanowi kwotę 8 089 304 zł i 9 groszy. Pomoc społeczna to 9 210 495 zł i 89 groszy. Dotacje dla instytucji kultury to niespełna 800 tysięcy. Dotacja na zadania bieżące gminy to 180 139 zł i 26 groszy. Obsługa długu to 320 298 zł i 10 groszy. Wydatki administracyjne to 2 916 802 zł i 56 groszy. Gospodarka mieszkaniowa to 686 706 zł i 98 groszy. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to 3 349 435 zł i 63 grosze. Transport i łączność to 2 051 596 zł i 77 groszy. Kultura fizyczna i sport to 415 545 zł i 8 groszy. Pozostałe wydatki na utrzymanie miasta to nieco powyżej 600 tysięcy. W okresie sprawozdawczym budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 608 043 zł 73 grosze. Zaplanowane przychody zostały wykonane w wysokości 6 408 882 zł i 49 zł z tytułu wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Rozchody budżetu zostały poniesione zgodnie
zawartymi umowami w wysokości 1 117 819,43 zł. Na dzień 30 czerwca bieżącego roku zadłużenie wyniosło 23 085 311,28 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Jeżeli chciałabym przedstawić Państwu zrealizowane inwestycje, w okresie sprawozdawczym, to należy wskazać wydatki, które zostały poniesione na rozbudowę i modernizację zaopatrzenia w wodę, pomoc finansową dla powiatu lubaczowskiego na ulicę Słowackiego, przebudowę ulicy Kustronia Przednego, Nowickiego, budowę oświetlenia ulicznego, ulica Słowackiego, Konopnickiej, Nowej, osiedle Jana Pawła II, ulica Rzemieślnicza. Zakupiono wiatę przystankową, dokonano modernizacji mostu na rzece Sołotwie, dokonano przebudowy ulicy Rzemieślniczej. Jeśli jakieś Państwo macie pytania, postaram się udzielić odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Teraz poproszę Pana Jana Radowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Pani Skarbnik. Opinia Komisji Budżetowo... Przepraszam. Opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie realizacji budżetu miasta Lubaczowa za pierwsze półrocze 2020 roku. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu odbytym w dniu 28 września 2020 roku przeanalizowała zarządzenie burmistrza miasta Lubaczowa nr 116/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy miejskiej Lubaczów za pierwsze półrocze 2020 roku i stwierdziła, że zaplanowane dochody budżetu miasta Lubaczowie w kwocie 59 247 037 zł i 24 grosze zostały wykonane w wysokości 30 232 zł i 709 zł 44 grosze. To jest 51,03% rocznego planu. Dochody majątkowe na plan 4 062 616 zł zrealizowano w kwocie 1 155 328 zł 44 grosze, to jest 28,43% planu. Zaplanowane wydatki budżetu miasta Lubaczowa w kwocie 70 219 122 zł 75 groszy zostały zrealizowane w wysokości 28 624 665 zł 71 groszy, to jest 40,8% rocznego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 26 212 222 zł 65 groszy, to jest 50,1% planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2 412 443 006 groszy, to jest 13,48% planu. Na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet miasta Lubaczowa zamknął się nadwyżką w kwocie 1 608 043 zł, 73 grosze. Zaplanowane przychody w kwocie 13 087 476 zł 60 groszy zostały zrealizowane w wysokości 6 408 882 zł 49 groszy, to jest 48,97% planu rocznego. Planowane rozchody budżetu na plan 2 115 391 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 117 819 zł,43 grosze, zgodnie z zawartymi umowami. Zadłużenie miasta
Lubaczowa na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiło 23 085 311 zł 28 groszy, co stanowi 38,97% planowanych w 2020 roku dochodów. Zobowiązania wymagalne na wyżej wymieniony dzień nie wystąpiły. W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych poręczeń lub gwarancji. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta Lubaczowa za pierwsze półrocze 2020 roku i wnioskuje do Rady Miejskiej o przyjęcie złożonej informacji do wiadomości. Dziękuję bardzo panu przewodniczącego. Otwieram podpunkt dyskusję. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych chce zadać pytanie panu burmistrzowi, pani skarbnik. Nie widzę, to przystępujemy do przyjęcia tej informacji w formie głosowania. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem tej informacji? Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Jestem za. Marta Zabrońska. Za. Stwierdzam, że informację Wysoka Rada przyjęła do wiadomości jednogłośnie. W szóstym punkcie naszego posiedzenia jest sprawozdanie z działalności szkół gminnych, przedszkoli publicznych oraz żłobka miejskiego. Przepraszam, wszyscy państwo radni otrzymali bardzo szczegółowe informacje, obszerne informacje, sprawozdania z działalności szkół podstawowych, naszych przedszkoli oraz żłobka. I teraz poproszę panią przewodniczącą Małgorzatę Strycharz, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, o opinię w przedmiotowych sprawozdaniach. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu na swoim posiedzeniu w dniu 23 września 2020 roku przeanalizowała sprawozdania z działalności Szkoły Podstawowej nr 1, nr 2, Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 1, 2 i 3 oraz Żłobka Miejskiego przedłożonymi przez dyrektorów tych jednostek. Na podstawie przedstawionych sprawozdań oraz przeprowadzonej dyskusji na temat działalności miejskich przedszkoli, żłobka miejskiego, szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu stwierdza, że wszystkie placówki oświatowe prawidłowo realizują cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone w ustawie o systemie oświaty. Posiadają wykształconą kadrę nauczycielską i administracyjną. Zapewniają odpowiednie warunki do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, organizując odpowiednie zajęcia obowiązkowe i dodatkowe. Osiągają dobre wyniki nauczania potwierdzone w zewnętrznych sprawdzianach i egzaminach uczniów oraz potwierdzone sukcesami uczniów na olimpiadach, konkursach i zawodach na szczeblu powiatu i województwa. Przedszkola prowadzą metody nauczania i wychowania, które sprzyjają rozwojowi zdolności poznawczych, kształtowaniu zdolności obserwacji oraz samodzielnego myślenia. Z kolei żłobek zapewnia swój rozwój intelektualny, merytoryczny i emocjonalny poprzez zabawę, kontakt z rówieśnikami, różnorodne zajęcia i właściwą pielęgnację. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie pozytywnie opiniuje działalność szkół gminnych, przedszkoli publicznych oraz żłobka miejskiego i wnioskuje o przyjęcie złożonych informacji do wiadomości przez Radę Miejską. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Podpunkt dyskusja, więc otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych w przedmiocie żłobka, przedszkoli i szkół podstawowych by chciał zabrać głos i zadać pytanie? Nie widzę, to stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła wszystkie te sprawozdania do wiadomości. W punkcie siódmym
sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Obsługi i Oświaty. Tutaj również poproszę Panią Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Panią Małgorzatę Strycharz o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu na swoim posiedzeniu również 23 września bieżącego roku zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiego Zespołu Obsługi. Celem zadania zespołu była obsługa finansowo-księgowa, kadrowa oraz prowadzenie spraw finansowych w zakresie oświaty zrealizowanych przez Gminę Miejską Lubaczów. Obsługa dotyczyła Szkoły Podstawowej nr 1, nr 2, Miejskiego Przedszkola nr 1, 2 i 3 i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Żłobka Miejskiego. Zakres zrealizowanych zadań oparty był na statucie jednostki, regulaminie organizacyjnym, pełnomocnictwie oraz rocznym planie finansowym. W okresie sprawozdawczym zespół obsługiwał 260 pracowników z wyżej wymienionych jednostek, w tym zrealizował umowy zlecenia. Przeprowadzony został audyt jednostek oświatowych w zakresie prawidłowości wykorzystywania subwencji oświatowej oraz prowadzenia polityki kadrowej w placówkach oświatowych w 2018 roku. W wyżej wymienionym zakresie w zespole nie dokonywano prac remontowych. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie pozytywnie opiniuje działalność Miejskiego Zespołu Obsługi i wnioskuje o przyjęcie złożonej informacji do wiadomości przez Radę Miejską. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Czy ktoś z Państwa w tym temacie by chciał zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła tą informację do wiadomości. W punkcie 8 podjęcie uchwał. Pierwszy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej w Lubaczowie. Proszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu dnia 28 września 2020 roku zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień kierownika referatu, pana burmistrza, pani skarbnik i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa do tego projektu uchwały ma jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Jestem za. Marta Zabrońska. Za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Następny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej w Lubaczowie. Tutaj również poproszę pana przewodniczącego Jana Radłowskiego o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie też na posiedzeniu 28 września 2020 roku zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień kierownika referatu, pana burmistrza, pani skarbnik i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu komisji. Czy ktoś z państwa w tym przedmiocie chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Jestem za. Marta Zabrońska. Za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie miejskiej Lubaczów
w roku szkolnym 2020-2021 w zakresie zwrotu rodziców kosztu przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Poproszę panią Małgorzatę Strycharz, przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w Lubaczowie na posiedzeniu 23 września 2020 roku zapoznała się z wyżej wymienionym projektem uchwały, nie wniosła żadnych uwag i zaopiniowała go pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa zabierze głos? Pan Marek Małecki, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, tylko tak z zwykłej ciekawości, czy jest takie pytanie, czy jest dużo takich osób, które dowożą właśnie dzieci do szkół? Nie wiem, czy płacimy im za to. Płacimy im za to. Czy taką wiedzę mamy na tą chwilę? To dotyczy jednej osoby. Aha. To chodzi o dowóz do Leszyc, do Zazu. Do Zazu albo do ośrodka tego, jeśli chodzi o tam opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i Panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Paweł Włoch. Jestem za. Marta Zabrońska. Za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Czwarty projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego komisji, o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu 28 września 2020 roku zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższą projekt uchwały pozytywnie. Jest to projekt związany z gospodarką odpadami komunalnymi, gdzie wystąpiło niedoszacowanie w kwocie 940 800 zł. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Pan burmistrz, bardzo proszę. Szanowni Państwo, to jest uchwała, która wynika z nowego sposobu gospodarowania odpadami, płacenia za faktyczną ilość odpadów, które zbieramy w różnych frakcjach w tym roku. Do tej pory, czyli do poprzedniego roku, roku 2019, przypomnę, że umowa była ryczałtowa i w zasadzie raz ustalone stawki, raz ustalona kwota, czy była mniejsza, czy większa, w zależności od tego, jak się kształtowały ilości tych odpadów, ponosił to ryzyko wykonawca, natomiast ustawa, która dotyczyła już nowych zasad, która wchodziła już od tego roku, nie pozwalała na takie podejście, tylko trzeba było ustalić to w formie faktycznej ilości zbieranej i to też wiąże się z pokazaniem ilości czy procentu segregacji, bo to też jest ważne, bo my jako gminy musimy uzyskać odpowiedni stopień sortowania naszych odpadów i o to chodzi, żeby jak najwięcej z całej frakcji było tych przesortowanych, żeby nawet dojść do 50%. I z faktycznego wykonania już wiemy, że już nie powinno nic do końca roku nas zaskoczyć. Widzimy, jak się kształtowały poszczególne frakcje w odpowiednim czasie roku kalendarzowego. Jeśli chodzi o takie frakcje jak zmieszane, plastiki, szkło, papier, to
było to odpowiednio skalkulowane na podstawie tego, co we wcześniejszych latach, jakie były dane, natomiast totalnie zaskoczyło nas i uległo zwiększeniu oddawana frakcja bio. To są przyrosty w niektórych miesiącach czasami parukrotne. Szczególnie w tych okresach wegetacji od wczesnej wiosny, nawet do teraz, widzimy, jadąc po ulicach naszych miast, w zależności od sektora zbieranego, ogromną ilość brązowych worków, które są wystawiane przed posesjami. Niestety to się odbija na cenie i tu widzimy, że już analizując tą ilość odpadów, głównie odpadów zielonych, odpadów bio, to jest w granicach paruset tysięcy niedoszacowania przy tej stawce, którą żeśmy ustalili na początku roku. Przypomnę, że stawka była ustalana od marca, jak nie od kwietnia, nie pamiętam, ale to na pewno były dwa miesiące na jeszcze niższej stawce, więc już wtedy mówiliśmy, że to trzeba będzie korygować pod koniec roku. Na razie tutaj dzisiaj jest uchwała, która pokazuje skalę niedoboru, skalę problemów i jakby różnicy między planowanym przychodem z tytułu opłat zbieranych od mieszkańców, a rzeczywistą kosztem wywozu tych odpadów. I tutaj, jak na początku roku zastanawialiśmy, czy faktycznie tak będzie, czy zrealizujemy, czy nie jest to na wyrost, to tu już widzimy takie rzeczywiste dane, które są przekazywane od firmy zbierającej, ponieważ system działa w ten sposób, że to, co zbiorą, wywożą na wysypisko i ważą. I my te karty odpadów widzimy od zbierania po składowanie i za to płacimy, za zbieranie i za składowanie. Także na pewno ten problem bio jest duży, ale tutaj, jak mówię, to jest początek, myślę, dyskusji. Tutaj wnioskowałem do pana przewodniczącego, żebyśmy na początku października, może nawet w przyszłym tygodniu, zrobili jakby taką tematyczną sesję, wyłącznie skupiając się na, żeby nie jakby to było najważniejszym problemem, podyskutować na temat sposobu już reagowania, i tu musimy zareagować na ten niedobór, jak i na to, co się stanie w przyszłym roku, bo ważne jest, żeby zareagować na to, co widzimy i w jaki sposób, jakie frakcje są w naszym mieście oddawane. Tu też musimy zachować pewną taką sprawiedliwość i troszkę zróżnicować opłaty, jeśli chodzi szczególnie o te bioodpady, ponieważ są gospodarstwa, które oddają duże ilości, są gospodarstwa, które praktycznie ich nie produkują. I tutaj musimy znaleźć złoty środek, żeby przynajmniej w tej dziedzinie w jakiś sposób system doprowadzić do takiej przyzwoitego działania. Także, szanowni państwo, jeśli będzie taka zgoda, to spotkamy się. Trzeba zareagować wcześniej, żebyśmy jeszcze mieli czas do końca roku chociaż częściowo pokryć koszty działania systemu, ponieważ jak wiemy, jak mówiliśmy na początku roku, system ma się sam finansować i tutaj miasto nie może z innych źródeł dofinansować zbiórki odpadów. My jesteśmy tu w tym przypadku pośrednikiem między mieszkańcem a firmą, która wywozi. Czyli tak naprawdę każdy mieszkaniec, tak jak teraz firmy robią, płaci za swoje odpady i tak to powinno działać. My jesteśmy pośrednikiem, my robimy przetargi, wybieramy firmy i staramy się, żeby te śmieci tak zwane z miasta odbierać sukcesywnie. Częstotliwość i jakość, myślę, że w tym roku była dobra. Może nawet częściowo za często było, jeśli chodzi o plastiki, to też uwzględniamy w naszych planach i na przyszłość w tym roku
Ważne jest, żeby jak najszybciej ustalić pewne nowe zasady i sposób działania tego systemu w przyszłym roku, bo chcemy już wcześniej, już pewnie w listopadzie rozpocząć procedurę przetargową na następny rok czy półtora roku, żeby już określić, o co nam chodzi i zaprosić firmy do dostosowania się albo nie. To zobaczymy, jak rynek zareaguje, ale myślę, że jeżeli wcześniej zaczniemy, będziemy mieli więcej czasu nawet na podregulowanie czy ustalenie stawek w przyszłym roku, żeby jakby urealnić to ofert, które zostaną zgłoszone. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy do wystąpienia pana burmistrza ktoś jeszcze by jakieś pytania zabrać głos? Nie widzę, to przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Jestem za. Marta Zabrońska. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Tutaj również poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Również tym projektem zajmowała się Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie. Zapoznała się z projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Tak, za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Jestem za. Marta Zabrońska. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Również proszę pana Jana Radowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowej, o opinię. Również tym projektem uchwały zajmowała się Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej 28 września. Zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik oraz pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Jest to projekt uchwały związany z przebudową dróg na wierzchni oraz wykonania pokrycia dachu z blachy na budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Jestem za. Marta Zabrońska. Za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Pan Jan Radłowski, przewodniczący komisji, proszę o opinię. Również tym projektem uchwały zajmowała się komisja dnia 28 września 2020 roku. Wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Jest to projekt związany ze zmianami w planie finansowym Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie. Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Za. Marta Zabrońska. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Lubaczów. Proszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również tym projektem uchwały zajmowała się Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie. Zapoznała się z wyjaśnieniami pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytanie? Pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie. Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Za. Marta Zabrońska. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Również pan Jan Radłowski, przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej, proszę o opinię. Również komisja zajmowała się powyższym projektem uchwały. Zapoznała się z nim, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Jestem za. Marta Zabrońska. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2020 rok. Tutaj również poproszę pana Jana Radłowskiego o przedstawienie opinii komisji. Powyższym projektem uchwały również zajmowała się komisja. Zapoznała się z powyższym projektem uchwały. Wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa zabierze głos? Pan Rafał Dudzic? Nie. Nie, nie. Dziękuję bardzo. No to przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Jestem za. Marta Zabrońska. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców gminy miejskiej w Lubaczowie. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym, w punkcie pierwszym, po rozpatrzeniu petycji z dnia 1 września 2020 roku w sprawie zmiany organizacji ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania ulicy
Kościuszki z ulicą Kopernika i ulicy Piłsudskiego oraz ulicy Kopernika z ulicą Krasickiego postanawia się o jej uwzględnieniu. Punkt 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W paragrafie 2 upoważnia się przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubaczowie do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia i w paragrafie 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rada otrzymała załącznik numer 1 do tego projektu uchwały, w nim się zapoznała. Czy w chwili obecnej jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś wątpliwości i chce zadać jakieś pytanie komisji, która nad tym pracowała? Nie widzę. To przystępujemy do głosowania. Panie i Panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Radłowski Jan. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Jestem za. Marta Zabrońska. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. I ostatni projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 462 z 2018 roku Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania. Bardzo proszę pana Jana Radowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Również tym projektem uchwały zajmowała się Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej dnia 28 września 2020 roku. Zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Chodzi tu o strefę parkowania w ścisłym centrum miasta Lubaczowa wokół rynku. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa zabierze głos w dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i Panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Jestem za. Marta Zabrońska. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wyczerpaliśmy punkt podjęcie uchwał. W następnym punkcie, 9, informacja burmistrza miasta o pracy między sesjami. Szanowni Państwo, stan, że tak powiem, epidemii COVID-u nie pozwala mi na przekazanie informacji o jakichś szczególnych uroczystościach czy spotkaniach, ponieważ te z natury rzeczy, one są wygaszane. My też rezygnujemy z większości spotkań, z większości dużych zgromadzeń, chociaż był to wrzesień, był szczególnym, zawsze był szczególnym miesiącem, gdzie było dużo uroczystości i też nie uniknęliśmy i chcieliśmy docenić, czy przypomnieć, czy pamiętać o wydarzeniach. Zaczęliśmy od 1 września, czyli wybuch wojny.
gdzie złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem. Też w tym miesiącu świętowaliśmy powstanie, 400-lecie powstanie Solidarności, więc też uroczystości z natury rzeczy skromne, ale też brałem udział, reprezentowaliśmy z panem przewodniczącym samorząd miasta, aby zaznaczyć wagę i to zainteresowanie nasze tym tematem. Także już w ostatnią niedzielę odbyły się uroczystości w lesie, zarówno w kościele, jak i w lesie Niwki, przy pomniku odnowionym. Zachęcam Państwa do zobaczenia efektów. Nie jest to, czyli nie, w planie nie było jakieś spektakularne doprowadzenie do jakiegoś, nie wiadomo jakiego stanu tego obiektu, bo to jest mogiła, to ma mieć charakter zadumy, ale i chodnik, i cała płyta, elementy wystroju, ławki zostały wykonane zarówno z naszych środków, jak i zewnętrznych, jeśli chodzi o upamiętnienie takich miejsc pamięci, więc obiekt jest gotowy, akurat był gotowy na, został przygotowany na uroczystości, które 27 września się odbyły. W międzyczasie także uczestniczyłem w posiedzeniu zarządu międzygminnego i tutaj w zasadzie przekazać tę informację, że jako związek międzygminny, w którym teraz, właściwie teraz powiatowo międzygminny, bo no, powiat też został przyjęty w szeregi tego związku, przygotowujemy się do złożenia wniosku, jeśli chodzi o fundusz rozwoju. To jest ten fundusz, który był negocjowany w Unii Europejskiej i on poprzez Ministerstwo Rozwoju i poprzez urzędy marszałkowskie, które mogą składać takie projekty, też jako związek międzygminny, czyli nie poszczególne gminy, ale związek jest w stanie spróbować pozyskać pieniądze z tego funduszu i tutaj on jest głównie związany z takim tematem turystycznym, natomiast my tutaj jakby w obszarze miasta w porozumieniu z powiatem włoszczowskim zaproponowaliśmy zajęcie się tematami jakby około turystycznymi, czyli wzgórzem zamkowym, które jest od lat jakby wyczekiwane, jeśli chodzi o doprowadzenie tego terenu do no, używalności i przekazanie tego dla mieszkańców, oraz budynek byłego kina. To jest już jakby temat powiatu, starostwa powiatowego włoszczowskiego, który też ma być w planie odnowione i przywrócenie do funkcjonalności. Oprócz tego miałem szereg podpisanych aktów notarialnych, jeśli chodzi o sprzedaże działek. Sprzedają się działki budowlane w mieście sukcesywnie, co miesiąc mam po kilka aktów i widać, że na terenach, szczególnie ulica Niemirowska, czyli to osiedle Starzyny, jest tam coraz więcej rozpoczętych budów, a w tym roku, jak przypomnę, na poprzedniej sesji też żeśmy przeznaczyli środki na uzbrojenie kompleksowe tego terenu, bo tam były trzy, w niektórych miejscach cztery etapy, jeśli chodzi o wodę i kanalizację, i też chcemy ten teren, póki jeszcze nie ma zabudowy, jeszcze nie ma jakby tam konfliktów, jeśli chodzi o budownictwo, wykonać tą inwestycję, co też uatrakcyjni i zwiększy wartość tych działek, które będziemy sprzedawać, a ten proces następuje. Oczywiście za tym pójdą jakby presja dróg, ale to już na etapie, tak jak zawsze mówimy, na poszczególnych nowych osiedlach najpierw zabudowa w prawie 80%, żeby później już nie niszczyć tej infrastruktury komunikacyjnej. Też jeśli chodzi o informacje, zakończyliśmy proces
przetargu, jeśli chodzi o następne etapy budowy basenu. Mieliśmy, zresztą to medialnie widać było, że wybraliśmy, potem były protesty firm, które uczestniczyły w przetargu, ale już ten proces odwoławczy dobiega końca i planujemy w najbliższych dniach podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie tej inwestycji. Wiąże się to też trochę z przesunięciem rozpatrywania naszego wniosku, ten czas, czyli opóźnienie troszeczkę w tym roku, z rozstrzygnięciem konkursu na budynki pasywne w Urzędzie Marszałkowskim, ale akurat to, że weszliśmy z miesięcznym opóźnieniem w stosunku do pierwszych wyników z listy rezerwowej, to wcale nie jest tak źle. Ważne, że otrzymaliśmy środki, ważne, że będziemy w takiej wersji ten obiekt realizować, bo to nam zmniejszy na pewno koszty energii, które w przyszłości będą potrzebne do utrzymania tego obiektu. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. W punkcie 10 zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. Bardzo proszę. Pan Krzysztof Czerw. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Mam prośbę tutaj do zarządcy oświetlenia ulicznego naszego miasta. Chodzi o nowe rondo, jeżeli chodzi o końcówkę Słowackiego na Kolejową i o godzinie 23.10 gaśnie światło od ronda do skrzyżowania z ulicą Hubala i potem do skrzyżowania wjazdu do ulicy Norwida. Nie wiem, kto tak to połączył, ale gaśnie światło z cmentarza i gaśnie ta cała nitka, czyli jest ciemno od ronda aż do Hubala, do krzyżówki do Norwida. Bardzo bym prosił, bo może do cmentarza rzeczywiście o 23.00 nikt już tam nie spaceruje, ale jeżeli chodzi o ulicę tutaj Kolejowa, Hubala, to w tej chwili się zrobił taki deptak miejski, lubaczowski, ładny, także bym bardzo prosił o przełączenie tego oświetlenia do ulicy Hubala na swojej długości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto jeszcze z Państwa? Pan Rafał Dudzic. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, ja mam takie jedno pytanie, chciałem tego poruszać przy uchwałach odnośnie śmieci. Tak wczoraj się dowiedziałem, że tutaj też potwierdziła informacja o, że płacimy za tonaż, ale pytanie jest takie o częstotliwość, bo zwróciłem wczoraj uwagę też, jak spojrzałem na harmonogram odbioru śmieci segregowanych, czyli na plastiki, szkło i papier. W miesiącach letnich mamy 4 razy w miesiącu wywóz, a w miesiącach zimowych, z tego co zwróciłem uwagę, jest raz w miesiącu. Od czego to zależy? Czy mniej produkujemy, czy to jak było sprawdzone, że mniej produkujemy po prostu tych plastików, papieru? I skąd tak drastyczny spadek jest tego wywozu z 4 na 1 raz w miesiącu, z tego co dobrze pamiętam? I drugie pytanie takie informacyjne chcielibyśmy uzyskać od burmistrza ewentualnie o jak wygląda sytuacja firm odnośnie COVID-u, czy mają problemy, czy ewentualnie dużo wniosków jest odnośnie pomocy finansowej, czyli umorzenia czynszów, podatków. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze? Nie widzę. Czy pan burmistrz odpowie? Tak. Jeśli chodzi o częstotliwość, to cena faktycznie jest kalkulowana w ten sposób, że my płacimy za zbiórkę, czy odbiór i za składowanie. I to było do przetargu ustalone. Myśmy w poprzednich latach też, mimo tego, że było to ryczałtowo, też staraliśmy się różnicować, jeśli chodzi o częstotliwość, szczególnie plastików i zielonych, bo to był problem, czyli bioodpadów, jak najczęściej w okresach letnich, jeśli chodzi o plastiki, bo jest to w jakiś sposób spraktykowane, że w lecie więcej się kupuje napojów już teraz ciężko w szkle albo mało, ale większych plastików. Tego jest więcej.
ale też zauważyliśmy z praktyki, bo to wszystko wychodzi też w praktyce, że w tym roku niekoniecznie te częstotliwości plastików musiały być cotygodniowe w tych okresach letnich, bo one faktycznie były czasami za duże. Natomiast też to podregulujemy w następnych rozwiązaniach, a jeśli chodzi o frakcję zieloną, to jednak trzeba zachować taką częstotliwość, jeśli chodzi o gnicie, czy rozkład. Nie, o bio to okay. No bo to też są ustawowe częstotliwości odbioru. No, to też jest, my dyskutując czasami o rozwiązaniach w tym obszarze zbiórki, też wydaje się, że logicznie było w ten sposób, a ustawowo mamy ciach nie rzadziej niż, tak? No ale to też jest pewien zdrowy rozsądek, jeśli chodzi o bio, bo wyobraźmy sobie, ktoś skosi trawę i dwa tygodnie czeka na odbiór. Nie, głównie plastiki. To praktycznie było pytanie do plastików. A na plastiki tak. Tak, to fakt, że czasami było to za często, to mówię, to już wypraktykujemy to w następnym przetargu. Natomiast jeśli chodzi o COVID, o firmy, no sytuacja jest ciężka, bo my nie jesteśmy jakąś zieloną wyspą, jeśli chodzi o to, co się dzieje w Polsce, i to słychać, że ten lockdown sprawił, że niektóre branże totalnie zamarły i mają problemy. U nas myśmy przyjęli wersję, że reagujemy na wnioski firm po przeanalizowaniu faktycznie ich sytuacji finansowej. Nie mamy uchwały, która niejako z urzędu niektóre branże zwalnia z podatku. Tylko realizujemy to, co żeśmy do tej pory realizowali, czyli reagujemy na umorzenie należności, które występują. I faktycznie dużo jest spraw i dużo jest pracy, jeśli chodzi o nasz wydział podatkowy, jeśli chodzi o takie no, sprawdzenie, podejście do sytuacji. No, najpierwszą, czyli pierwszą czynnością, którą wykonujemy, to jest sprawdzenie przychodów, dochodów, jeśli chodzi o ten rok i o lata poprzednie, bo to jest taki wyznacznik, czy coś się zmieniło. I są przypadki, nie ma co ukrywać, wniosków, a może się uda. Tutaj z przykrością odmawiam jakby umorzenia, bo widzę, że niektóre branże, szczególnie budowlane, one nie odczuły tych skutków. Zresztą miałem też przypadki aktów notarialnych z ludźmi, którzy pracują w branży budowlanej, i pytałem się wprost. Nie ma problemu. Jest to, niektóre firmy działały i nawet lepiej. Okay. Ale też są branże związane, załóżmy, z organizowaniem uroczystości typu wesela, takie gastronomiczne, rozrywkowe, można powiedzieć, branże, które no z urzędu były zamknięte, i tu też to dotyczy powierzchni dosyć dużych, i tutaj już tą pomoc udzielaliśmy. Także jest to, myślę, robimy wszystko, żeby pomóc naszym firmom, ale też robimy wszystko, żeby nie uszczupić naszych dochodów, bo to wszystko ma znaczenie. Czyli jeśli my za bardzo liberalnie podejdziemy do tematu i jakby z urzędu wszystkim będziemy umarzać, to później nie złożymy do końca budżetu i nam wyjdzie to w innym miejscu. Myślę, że razem z naszymi paniami z działu podatkowego naprawdę rozsądnie podchodzimy. Spotkaliśmy się z dwoma czy z trzema przypadkami, chyba dwoma odwołań do izby, do samorządowego kolegium odwoławczego. Dziękuję. I jedno zostało, czy dwie zostały uwzględnione,
I tak i nie. Do ponownego rozpatrzenia, tutaj no, troszkę popatrzyliśmy na inną, inaczej na sytuację i tam zareagujemy, a chyba dwa przypadki podtrzymano naszą decyzję. Także jest te możliwości nawet podważenia mojej czy tam decyzji samorządu, natomiast myślę, że podchodzimy rozsądnie, czasami umarzając w całości, czasami widząc, że ten okres nie w całości był dotkliwy, to umarzamy częściowo, proporcjonalnie do skutków tego zamknięcia już całego, który był tam od marca do maja. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy ktoś jeszcze z państwa? Jeśli nie, to w następnym punkcie jest krótka moja informacja, czyli przygotowywanie materiałów na dzisiejszą sesję, podpisywanie podjętych uchwał z poprzedniej sesji i udział w uroczystościach, które czy z panem burmistrzem, czy z panem zastępcą burmistrza uczestniczyliśmy w różnych uroczystościach, które się odbywały. W 12 punkcie sprawy różne. Wpłynęły dwa pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 22 września, że po rozpatrzeniu uchwały nr 273 z 2020 roku Rady Miejskiej z dnia 11 września w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Lubaczów i tu działając na podstawie i podstawa prawna o Regionalnej Izbie Obrachunkowej postanawia wszcząć postępowanie nadzorcze w sprawie przedmiotowej uchwały i następne pismo, że Regionalna Izba Obrachunkowa informuje, że w dniu 6 października 2020 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej będzie rozpatrywało sprawę oceny zgodności z prawem uchwały nr 273 z 2020 roku Rady Miejskiej w Lubaczowie z 11 września w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Lubaczów w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej. W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie odbywa się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Udział przedstawicieli zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego w posiedzeniach realizowany jest w formie wyjaśnień składanych przez kontakt e-mailowy, e-pułap, a także za pośrednictwem korespondencji papierowej przekazanej przez operatora pocztowego. Tyle pism, które wpłynęły. Czy ktoś z państwa w sprawach różnych zabierze głos? Pan Marek Małecki, proszę bardzo. Panie przewodniczący, tylko taka prośba do pana burmistrza, bo wspominał, że w najbliższym czasie spotkamy się w sprawie, czy to sesja, czy komisja w sprawie właśnie tych śmieci. Miałbym taką prośbę, jakby się burmistrz mógł zorientować w firmie, która w tej chwili bierze te odpady, nie? Czy w przyszłości byłaby taka możliwość ważenia tych nieczystości odpadów przy odbiorze? Po prostu wiem, że na zachodzie takie rozwiązania funkcjonują, że po prostu odbierając od kogoś odpady, czy to zmieszane, czy bio na przykład, prawda, to ważą i wiemy z jakiej posesji, jaka ilość jest odebrana. Bo tak na dobrą sprawę my w tej chwili, no bo na pewno będzie to przedmiotem dyskusji i na pewno tutaj znaleźć złoty środek będzie trudno. I teraz ludzie deklarujący się, że mają kompostowniki, nie oddają tego bio, to i tak w pewnym sensie będą musieli za to bio innych zapłacić, prawda, bo jak my wypośrodkujemy jakąś tam cenę, kwotę od osoby, no to nawet ten, kto kompostuje, kto nie oddaje, to będzie musiał za tą drugą osobę oddającą, bo tutaj nam te tony robił głównie te odpady, prawda, zielone. I myślę, że nie wiem, docelowo należałoby dążyć do takiego rozwiązania, żeby może faktycznie płacić za tą realną ilość, że tak powiem, oddanych nieczystości. Tylko do tego potrzebne by było rozwiązanie,
że na miejscu musiało być to ważone. Wiem, że mówię, samochody niektóre są wyposażone w wagi i wiesza taki kubeł na śmieci i on wie, jaka tam jest waga tego tarę sobie odejmuje, prawda, odnośnie pojemnika. I wiemy, ile kto oddaje, jakiś tam chip, czy jakiś tam pasek, żeby to z posesji takiej, czy takiej. I myślę, że to by było najbardziej sprawiedliwe, jakby każdy płacił za swoje. Na pewno rodzą się różne pytania i różne nasuwają się każdy rzeczy, taki że, będą ludzie wywozić, żeby jak najmniej oddać i tak dalej. No ale mamy tutaj swoich parlamentarzystów, mamy możliwość też wnioskowania wyżej, żeby jednak zwiększyć te kary za wyrzucanie śmieci do lasów, tak mówiąc przysłowiowo, czy gdzieś wywożenie w jakieś inne miejsca. Do rowów, choćby nawet w rowach powiatowych dróg, my znajdziemy różne rzeczy, łącznie z lodówkami i wersalkami na przykład, prawda? To jest jeszcze ciężko w ogóle sobie wyobrazić, że w tych czasach takie rzeczy się dzieją, ale myślę, że w przyszłości to by było najrozsądniejszym rozwiązaniem, tylko trzeba by było już rozmawiać, czy oni taką możliwość widzą techniczną, nie? Prawda? Ci, którzy to odbierają. Wiem, że takie rzeczy się robi gdzieś tam w różnych państwach. Takie rozwiązania są przyjęte. Także może tak do następnej dyskusji, żebyśmy mieli już też jakieś tam na ten temat jakieś informacje. Także dziękuję bardzo. Pan Jan Radłowski. Ja spostrzegłem taką rzecz, będąc w Mielcu, że każdy z mieszkańców w budynkach indywidualnych otrzymuje kody paskowe. Jeżeli zdaje worek do oddania, to na tym worku musi umiejscowić kod paskowy. Jeżeli nie umiejscowi, to z kolei mu nie odbiorą tego. Jest to praktykowane w Mielcu konkretnie. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś jeszcze z państwa? Pan Krzysztof Czerniak. Ja tutaj odniosę się od kolegi Marka, ale moim zdaniem powinna być tutaj zaproszona dwie osoby jeszcze chyba tak naprawdę, bo przedstawiciel jeden, który wywozi śmieci i moim zdaniem ktoś ze spółdzielni mieszkaniowej powinien przyjść na tą sesję, na to zebranie. To wszystkich się tyczy. Czego mamy pośrodkować, jak mieszkańcy bloku nie wyrzucają trawy i nie wyrzucają wszystkiego innego? Mówiąc z zasobów spółdzielni mieszkaniowych, nie ma odpadów bio. To znaczy jest na tyle, co z obierków wrzucą do ten. Natomiast nie masz traw i tak dalej. Raczej bio to moim zdaniem, tu kolega też się skończy niedługo, bo ktoś wpadł na pomysł na osiedlu i poroznosił ulotki, że można sobie zamontować młynki do zlewów i wtedy już nie ma nic. Ale to też trafi do miasta, bo trafi nie tam, tylko w drugą miejsce i tam będziemy odsądzać, będziemy mieli na oczyszczalni ścieków. Ale o to chodzi, że mieszkańcy wszyscy na przykład w tej chwili co robić, jeżeli jest zamknięty na przykład przyok i nie mamy gdzie lodówki, zawiesić wszystkiego po kolei. Moim zdaniem powinniśmy to ustalić, że podnosimy do czynszu po 2 zł i spółdzielnia mieszkaniowa w piątek wszystko objeżdża i zabiera i wywozi do przoków. Moje zdanie i to pytam mieszkańców na swoim osiedlu, super pomysł, ja nie będę chodził, szukał, wolę zapłacić 2 zł od każdego, nie wiem, moim zdaniem od każdej posesji, czyli od każdego mieszkania. Po 2 zł i niech spółdzielnia to wywiezie, a nie to stoi. Ja wiem, że wy wywozicie. Nie ma problemu, tylko trzeba dzwonić, prosić i w każdym kosztu coraz więcej jest. Najgorzej, że zauważyłem, że zaczęła nasz sąsiad przywozić z innej miejscowości, nam też podrzucać pralki, lodówki i zaczyna się to robić takie, nie wiem, tradycja. Wieczorem sobie w sobotę przywieźć lodówkę albo pralkę do Lubaczowej postawić pod koszem. Nie wiem, też powinien być monitoring zrobiony na osiedlach, bo w tej chwili kosz, tutaj co Rafał wspomniał, że wywóz plastików, to tak w blokach bym powiedział tak rano o 8 i o 17 by się przydało, tak wtedy będzie czysty i porządek. Bo 4 kosze na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloków, czy 6, nie ma szans. W tej chwili jest mania na zbieranie korków, sam zbieram, no ale niektórzy muszą tą butelkę jakieś znieść, no nie ma możliwości, żeby więcej się zmieściło do kosza, a po pierwsze kosze są nieoświetlone. Moim zdaniem ktoś powinien przyjść ze spółdzielni, ktoś powinien przyjechać w firmę, która w tej chwili odbiera, bo on ma rzetelne informacje na pewno, bo wie jak to wygląda. Moje takie tylko zdanie i spostrzeżenie. Dziękuję. Mnie się wydaje, że sprawa wywozu tutaj to jest sprawa załóżmy nie na sesję czy na radę miasta. Myślę, że tutaj
No, będzie komisja wszystkich komisji. To na komisji wszystkich można się spotkać i coś ustalić i wydyskutować. Nie mogę tego zrozumieć jedno, że ustalamy to tak jak w tamtym roku i potem przychodzi do głosowania, wstrzymują się albo są przeciw. To znaczy, jak mają ktoś z radnych ma lepszy pomysł, to proszę wstać teraz i powiedzieć. A potem nie jest przeczenie w całym Lubaczowie, kurde, że 15 radnych, czy było 7 czy 8 za, a reszta się wstrzymała albo są przeciw. Mieli lepszy pomysł? Dlaczego nikt nie wstał i nie powiedział tego super pomysłu? Nie pochwalił się tą myślą głęboką. Jeszcze głęboko psy wieszali. Tak. Ale głęboka dyskusja będzie na następnym tym posiedzeniu, bo rozwijamy temat już jakby na poprzednią, na przyszłą komisję i sesję. Ja mam tylko pytanie, bo nigdy nie mieszkałem w bloku, ale jak jeżdżę czy chodzę i widzę piękne kwiaty na balkonach, to zadaję pytanie, co z tymi bioodpadami robią ci mieszkańcy, skoro w blokach się nie wytwarza. Jak się nie wytwarza? To są jadalne. Jak się nie wytwarza? Okay, dobrze. Dobrze. Proszę bardzo, pan Włoch. Panie przewodniczący, ja do kolegi Krzysztofa chciałem zapytać. Ale dalej śmiecie, bo śmiecie tak, będą na następne. Ale to tylko, żeby mieć wiedzę na następną komisję. Czy od tamtego roku zmieniło się coś na blokach odnośnie segregowania śmieci? Czy jest tak, jak było, że... Nie, jest poprawa. To dzięki tylko mnie, bo tylko trzeba, wiesz, mówić ludziom, gdzie mają wrzucać. Ale wiesz, co najlepsze jest? Najlepsze jest to, że postawili nam na bio i pytam się pana, dlaczego ma ten bio dziury w środku, pod spodem, że cieknie to z niego wszystko. A pan wie, czy tak ma być, bo tak jest, no tak jest, bo oni chcą mieć suche, a nie bio zamoczone. Znaczy, bo, i wszystko cieknie po osiedlu. Ja dążę do tego, że była szeroko zakrojona dyskusja w tamtym roku. Mieliśmy coś zrobić, czy my, miasto, czy nawet nie wiem kto miał zrobić i nauczyć się przez ten rok czasu, i poprawić to, i jeżeli nie zostało to poprawione, no to nie będzie poprawione to nigdy. Miały być zainstalowane kamery, mieli być mieszkańcy douczeni, czyli jakieś ulotki, broszurki i tak dalej. Nie ma nic. To porozmawiamy w poniedziałek. Dziękuję bardzo. Na najbliższym wspólnym posiedzeniu komisji i na sesji. Dokładnie. Czy w sprawach różnych, poza śmieciami, bardzo ważny temat, czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Pan Wojciech Mamczur, proszę Panie bardzo. Wysoka Rado, ja w sprawie usiedla Jana Pawła II, tam asfaltowali te drogi, te ulice, prawda? No i potem były poprawki. Okazuje się, że zrobili te poprawki tak, że to, co zdali, wodę stoi. Teraz, panie burmistrzu, co z tą sprawą teraz? W jednym miejscu było zagłębienie, zrobili to zagłębienie, a woda dalej stoi już nie w tym miejscu, tylko w następnym miejscu, zaraz koło tego, co zrobili. Czy oni dalej to będą naprawiać, czy nie, bo nie wiem, jak to teraz z tego wypnąć. Dobrze, czy coś jeszcze? Pan Wojciech Tyle, tak? Tak. Pan Paweł Włoch. Jeszcze raz jedno pytanie do pana burmistrza. Tu pan kolega Marek mówił, żeby się zapytać odbiorców śmieci. Ale nie o śmieciach. Nie, nie. Chodzi... Panie Pawle, śmiecia nie ten temat jest. Zbliża się zima, ale to jest temat nie na jeden dzień. Zbliża się zima. Za czasu przedsiębiorstwa usług komunalnego na osiedlach były pojemniki na popioły. Czy w tym roku też tak będzie, jeżeli nie, no to może warto było porozmawiać z odbiorcami, żeby takie pojemniki postawili. Wtedy problem zniknie w koszach. Poza śmieciami, czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Ja, ale to jest... Ale do poniedziałku się przygotuje. Tak lub nie. Ale nie będzie, tak? Przewodniczący nie zorganizuje. Przepraszam bardzo, komisję zwołuje kto inny, nie? Aha, przepraszam. Czy w sprawach różnych jeszcze ktoś z państwa? Mogę jeszcze... Tak, proszę bardzo, panie burmistrzu, proszę aż bardzo. Aż tak śmieci. Ale ja tylko delikatnie, przepraszam, w sprawie śmieci, bo tutaj jest kwestia taka, że myśmy naprawdę o nowym jakby podejściu, czy to, że uczyliśmy się faktycznie i reagujemy na
na to, co się dzieje, przepatrywali możliwości prawne, które można zastosować, bo to nie jest powiedziane, że to, co nam wydaje się fajne, logiczne, że ktoś to robi, jest to możliwe do zrealizowania i naprawdę patrzyliśmy, jak to jest zrobione w innych miastach, w miejscowościach, które wprowadzają właśnie czy kody, czy w jakiś sposób próbują restrykcyjnie podejść do zbierania niektórych frakcji i zaproponowaliśmy dzisiaj, też podpisywałem takie projekty uchwał, które jakby z naszej perspektywy są jedyne albo prawie jedyne możliwe do realizacji, bo to, co pan Marek mówił o uważeniu, nie ma takiej opcji, jeśli chodzi o ustawę, nie można tego robić w ten sposób. A poza tym jest też zawsze gdzieś taka cienka granica między, jeśli chodzi o restrykcje, jeśli będziemy bardziej dociskać, jeśli chodzi o ilości zbieranych, na przykład tutaj ważenie na przykład zmieszanych, no to zacznie nam się te zmieszane pokazywać w miejscach, gdzie będą ludzie wyrzucać. Gdzieś to trzeba wypośrodkować. Natomiast my postaramy się, gdzie my przygotowaliśmy się do tej dyskusji, mamy liczby, mamy informacje, którą zebraliśmy z doświadczenia i to myślę, że szerzej przedstawimy na tej wspólnej komisji. Dziękuję panu burmistrzowi. Jeśli nie ma więcej pytań. Szanowni Państwo, na tym zamykam 23. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubaczowie. Dziękuję wszystkim Państwu za udział, za ożywioną dyskusję i życzę miłego dnia. Dziękuję.